Cześć, ja nazywam się Przemek Sibera, a to kanał Afiliacja w Pigułce, w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. Dzisiaj kolejna, już ósma część waszej ulubionej serii, czyli projektu Rumunia. Czas leci nieubłaganie, bo do września 2022 roku, kiedy z założenia ten projekt ma się zakończyć, zostało już niewiele, bo raptem 4 miesiące. No i pytanie, czy uda się osiągnąć ten cel, który sobie założyłem na samym początku? Na pewno nie będzie łatwo. Kwiecień myślę, że mogę uznać za udany, choć na pewno nie pod względem zarobków. Tutaj jestem trochę zawiedziony, bo trochę to wszystko spadło w porównaniu do marca 2022 roku. Co na pewno cieszy, to rosnący ruch na stronie. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli mamy połowę maja, średnio stronę tą z projektu Rumunia odwiedza około 500 użytkowników dziennie. Pojawił się nawet tam rekord ponad 680 chyba jednego dnia. Także tutaj nie mogę narzekać. No dobra, ale o liczbach sobie za chwilę porozmawiamy. Ja, zanim przejdziemy do tych konkretów, chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału, no i kliknięcia dzwoneczka obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Jeśli podoba Ci się to, co tutaj robię, chciałbyś, żebym więcej nagrywał, chciałbyś mi dodać motywacji, chciałbyś mi podziękować, no to proszę o łapki w górę, komentarze i przesyłanie tego filmu dalej, aby jak najwięcej ludzi zobaczyło ten film, aby dowiedziało się, że jest taki Sibera, który uczy zarabiać w internecie i że wcale to nie jest jakieś takie mega, mega skomplikowane. No i nie zapomnij śledzić mnie na social mediach, a linki do moich profili tam tradycyjnie na dole w opisie. To teraz czas na konkrety, ale oczywiście najpierw intro. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, albo oglądają po prostu film z serii Projekt Rumunia po raz pierwszy, przypomnienie, na czym polega ten projekt Rumunia, jakie są jego założenia. Otóż projekt ten, case study, powstał we wrześniu 2021 roku i jego głównym założeniem jest zbudowanie strony na rynek rumuński, która do września 2022 roku, czyli w ciągu 12 miesięcy, będzie zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, czyli w okolicach tam 3 tysięcy dolarów. Jak ta strona ma zarabiać? Otóż głównym źródłem dochodu mają być programy afiliacyjne, czyli to, o czym tutaj mówię na tym kanale od samego początku, czyli promowanie produktów różnych firm w zamian za jakąś tam prowizję od sprzedaży. No i do tego ma dojść jeszcze dodatkowe źródło dochodu, i w tym przypadku będą to reklamy z Google AdSense. Nie będę tutaj lał wody, nie będę tutaj ściemniał, że do osiągnięcia celu jeszcze bardzo daleko, no i to osiągnięcie celu, zdarzy się cud, jeśli ten cel osiągnę do września 2022 roku. No ale nie ma co płakać, no bo jeśli się nie uda do tego września, no to będziemy kontynuować ten projekt, będziemy jechać dalej i mam nadzieję, że kilka miesięcy później uda się osiągnąć ten cel, a jeszcze kilka miesięcy później, czyli gdzieś tam w połowie, może w końcówce 2023 roku, uda się sprzedać tą stronę i te pieniądze, które zarobię, będę mógł zainwestować w kolejne projekty. W kwietniu tradycyjnie na stronie pojawiło się sporo nowych artykułów. Obecnie skupiam się tylko i wyłącznie na tekstach typowo informacyjnych. Nie promuję tam żadnych w tych artykułach żadnych programów afiliacyjnych. Są to właśnie, tak jak mówiłem, artykuły czysto informacyjne, które są oczywiście, kręcą się wokół głównego tematu, wokół głównej niszy mojej strony, a ma to na celu zbudowanie tej jakby authority, żeby pokazać Google, że moja strona jest właśnie jakimś tam ekspertem w dziedzinie, w niszy, w której akurat działam, i w przyszłości mam nadzieję, że to zaprocentuje, Google to doceni i wypromuje nie tylko te artykuły informacyjne, które tworzę aktualnie, ale również te artykuły, gdzie promuję różne produkty w programach afiliacyjnych. No a nawet jeśli nie,
No to jeśli by się dało nawet same artykuły informacyjne wypromować, no to też fajnie, no bo tam wpadną później w przyszłości reklamy z Google AdSense. Na razie tych reklam w ogóle nie ma, także na nich nic nie zarabiam. Nie wrzucam ich, bo po prostu za mało użytkowników jeszcze odwiedza tą stronę i niech nic z tego nie będzie. Będzie to pewnie parę dolarów dziennie, a nie ma co się łasić na pieniądze. Poczekam, aż przynajmniej będzie odwiedzać tą stronę 1000, może nawet 2000 użytkowników dziennie, wtedy pomyślimy. W sumie na stronie obecnie opublikowałem 492 artykuły, na które wydałem dość sporo, bo liczba zbliża się do prawie 10 tysięcy dolarów. No, czy można byłoby to zrobić taniej? No myślę, że tak, bo nie ukrywam, że po drodze popełniłem parę błędów, no ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Najważniejsze, że idziemy do przodu. Jak już wspomniałem na wstępie, ruch na stronie rośnie, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o zarobki, to z tym bywa różnie. Kwiecień był dość słabiutki w porównaniu do marca 2022 roku. Jeżeli chodzi o ogólne wydatki i zarobki na stronie, to już w ogóle jestem na mega minusie. W kwietniu wydałem dość sporo na content, bo ponad 2000 dolarów to jest rekordowa kwota, którą wydałem w ciągu miesiąca. No a to dlatego, że właśnie równolegle do tej głównej strony budowałem siostrzaną stronę. No i tam dochodziły te nowe teksty. Te teksty już są opublikowane, one teraz sobie tam się starzeją, sobie leżą. I za kilka miesięcy, jak ta strona już po prostu nabierze jakichś rankingów, no to przekieruję tą stronę na moją stronę główną i mam nadzieję, że to mi pomoże wznieść się w rankingach. W innych projektach robiłem coś podobnego i to działało, więc myślę, że tutaj powinno również zadziałać. No i tą stronę siostrzaną już skończyłem, nie będę tam rzucał nowych artykułów, także od kolejnego miesiąca dużo wydatków na content po prostu odpadnie. Okej, no to jak wypadł ten kwiecień 2022 roku w liczbach dla projektu Rumunia? Przeskoczę na kompa i tam sobie porozmawiamy o szczegółach, przedstawię liczby, przedstawię statystyki i będziesz mógł sobie zobaczyć wszystko samemu. Zacznijmy sobie tradycyjnie od statystyk w Google Analytics. A więc ja sobie już tu ustawiłem od 1 kwietnia termin do 30 kwietnia, czyli cały miesiąc kwiecień. I jak widzisz, zaczęliśmy od pułapu, gdzieś mniej więcej tutaj 454. Tutaj miałem jakiś przeskok 787. O, to nawet więcej niż mówiłem na początku, bo myślałem, że rekord był 680, a to nawet 787. No ale to pewnie jakiś tam wyjątek od reguły, także nie ma co na tym, bo jakby tutaj rosło dalej, no to wtedy byśmy się to wtedy byłoby się z czego cieszyć. Tak, to musiał pewnie albo jakieś roboty tam skoczyły z Google'a, albo cokolwiek, albo jakiś inny dziwny botowy trafik, więc nie ma co na to zwracać uwagi. No i jak widzisz, tutaj troszkę spadło, tu zeszliśmy do 360, potem znowu 400, no i tu zaczęło fajnie rosnąć, 500, 600. 680, o którym wspominałem, 680 ponownie. Tu znowu spadło do 485. Także nie wygląda to źle. W sumie w kwietniu moją stronę odwiedziło 13 326 użytkowników. Z tego 12 885 to było nowych użytkowników. Wytworzyli oni 14 712 sesji i obejrzeli w sumie 19 180 stron. Średnio na stronie spędzili minutę i 2 sekundy, więc to nie jest wcale taki chyba zły wynik, tak mi się wydaje. Bounce rate, no to bardzo podobny jak zawsze, czyli powyżej 80%. Tutaj na pewno mogłoby być lepiej, no ale z tego co tam pamiętam chyba na moich innych stronach afiliacyjnych, ten bounce rate zazwyczaj jest bardzo podobny. No to jeszcze zobaczymy statystyki od początku projektu Rumunia, żebyś miał jasność i zobaczył sobie, jak ten ruch fajnie rośnie. Czyli załóżmy, że wystartowaliśmy 1 września. Nie jestem pewien w 100%, czy to jest 1 września. Czyli mamy od 1 września do 30 kwietnia. Apply. No i jak widzisz, no troszkę pewnie tu zaczęliśmy później może. Może nawet październik. No ale dobra, jak widzisz, wszystko idzie sukcesywnie, tu jakiś spadeczek i znowu w górę. Te spadki się zdarzają, nie ma tak, że będzie ci rosło cały czas w górę. I to jest właśnie najważniejsze, że wchodzi powolutku do góry, a nie od razu. Bo zazwyczaj jak jest tak, jak jest taka świeca,
to potem tak jak na rynku, na giełdzie, za chwilę jest jakaś korekta i spada bum w dół. Tak robi, tak samo w przypadku jest Google. Jak to rośnie powolutku, do góry, ważne, że idzie do góry, to nie ma się czym martwić. W sumie jak widzisz, przez te, odkąd ten projekt powstał, stronę odwiedziło prawie 40 tysięcy użytkowników, więc w ciągu od września to jest w ciągu 8 miesięcy 40 tysięcy użytkowników, to chyba wcale nie jest taka liczba jak na stronę zupełnie nową. Dobra, no to teraz przechodzimy do wydatków i zarobków. Tutaj mamy miesiąc marzec. To było dość fajnie, bo $361.58 zarobiliśmy. No i wydaliśmy 1270 na content. No ale tak jak już mówiłem, w kwietniu wydałem dość sporo, bo doszedł ten backup writer, czyli ten ta dziewczyna, która dla mnie pisała artykuły na tą stronę siostrzaną. $600, także dość sporo. No i w sumie, tak jak widzimy tutaj, na content i na hosting tych dwóch stron wydaliśmy $2061.07. Zarobki, no, kiepskie. Powiem, że kiepskie. $145.97 na NutriProfits, EasyProfits 26.66, no i $23.5 z AdCombo. To jest nowość, ponieważ z tego te AdCombo, linki z AdCombo zostały dodane bardzo niedawno, także jest to pierwszy zarobek z tej sieci afiliacyjnej. Widzisz, tutaj mamy inne sieci afiliacyjne i zazwyczaj jest to NutriProfits. Ale widzę, że i EasyProfits chyba też jeszcze nie dało mi nic zarobić. Tak, też EasyProfits też pierwszy raz zarobiłem jakąś tam prowizję. No i w sumie zarobiłem $196.13. W porównaniu do zeszłego miesiąca jest to prawie połowę mniej. Ale z tego, co już widzę tam w statystykach, sobie ostatnio przeglądałem, maj będzie bardzo ciekawy, bo już chyba na ten moment w połowie maja jest gdzieś około $300, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien na 100%. Później to przejrzę i zobaczę i sobie to porównam oczywiście za miesiąc. No i w sumie na minusie w tym miesiącu $1864.94, także nie ma się czym chwalić. No, USES, Sessions, Pages, to już mówiliśmy przy okazji Google Analytics, także tutaj nie ma o czym rozmawiać. Ilość tekstów, artykuły, hosting. Na artykuły, tak jak już mówiłem, wydałem prawie $10,000, czyli w tym przypadku jest to $9,782.18. No i na hosting doszło $49.27. W sumie na tej stronie, na tym projekcie Rumunia zarobiłem $1,332.01. Także duży, duży minus. Prawie $9,000, no 8, no koło tego. 8,700, coś w tym stylu. Także nie ma się czym chwalić. No, to tyle z liczb. Teraz wyskakuję z kompa i kontynuujemy. Było o liczbach, no to teraz może trochę o planach na maj 2022 roku, czyli ten kolejny miesiąc, który aktualnie już się dzieje. Na pewno na stronę wpadną nowe artykuły informacyjne, bo już moi copywriterzy nad nimi pracują, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Niewykluczone, że w maju, może w końcówce maja, dodam również jakiś pierwszy link na stronę z jakiejś tam strony rumuńskiej. Jeśli nie w maju, no to na pewno już w czerwcu 2022 roku. Taki mam plan. Mam już nawet upatrzone kilka miejsc, gdzie chciałbym umieścić swoje linki, a znalazłem je na serwisie Linkhouse'a. A że nigdy jeszcze od nich niczego nie kupowałem, no to trochę powspółpracujemy, sprawdzę jak to działa, no i za kilka miesięcy, jeśli będę, no właściwie czy będę zadowolony, czy będę niezadowolony, no to postaram się umieścić jakąś recenzję. Jeśli nie wiesz, co to jest ten Linkhouse, no to jest tak jakby serwis łączący właścicieli stron internetowych, którzy chcą zarabiać na swoich stronach poprzez na przykład sprzedaż jakichś tam linków sponsorowanych, czy artykułów sponsorowanych, z użytkownikami, którzy chcą kupić te linki na ich stronach. A wiadomo, jak jest pośrednik, czyli właśnie tutaj w tym przypadku ten Linkhouse, no to jest troszkę drożej, bo jakaś tam marża dla pośrednika musi być. No ale mógłbym to robić na własną rękę, albo mógłbym komuś to zlecić. Myślę, żeby było troszeczkę taniej, albo może cena porównywalna, no ale
ale straciłby na tym sporo czasu. No i tak jak już mówiłem, i pieniędzy, trzeba by było samemu negocjować ceny z właścicielami stron, trzeba by było ich wyszukać, skontaktować się z nimi, no i potem właśnie namówić ich, żeby umieścili mój artykuł z moim linkiem na ich stronie. No, sporo czasu, sporo pracy, ja wolę już mieć to z głowy i skorzystać właśnie z usług jakiegoś tam pośrednika. No i jeśli to będzie fajnie działało, no to może w przyszłości zainwestuję właśnie w jakąś osobę, która będzie sama bezpośrednio negocjować ze stronami, tak abym miał to zrobione troszeczkę taniej. No i to tyle w 8 odcinku z serii projektu Rumunia. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że będziesz mnie dalej oglądał, że będziesz polecał tę serię swoim znajomym, którzy być może są równie zainteresowani zarabianiem w internecie, no i chcieliby zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Ja ze swojej strony dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu, że wysłuchałeś mojego nagrania i zachęcam Cię, jeśli tego jeszcze nie robisz, do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, oglądać moje filmy i tak dalej. A, oczywiście, żeby na bieżąco być informowanym, że te nowe filmy się pojawiają na moim kanale, no to nie zapomnij tam kliknąć tego dzwoneczka obok tego czerwonego guziczka subskrybuj, no bo dzięki temu właśnie za każdym razem, jak pojawi się coś nowego, to jakaś notyfikacja przyjdzie do Ciebie na przykład na komórkę, że pojawił się nowy film na moim kanale i będziesz mógł go obejrzeć, nic Cię nie ominie. No i jeśli podoba Ci się to, co robię, będę wdzięczny za łapki w górę, komentarze i dzielenie się tym filmem ze znajomymi, bo to doda mi motywacji. Będę widział, że Ci się to podoba. I będzie mi się chciało nagrywać więcej, bo w ostatnim czasie, nie ukrywam, nagrywam troszkę mniej. I nie miałem czasu i trochę mnie choroba dopadła, potem jeszcze przemieliło całą moją familię, więc nie było nawet kiedy się za to zabrać. No i na koniec jeszcze nie zapomnij śledzić mnie na moich social mediach, tam staram się wrzucać materiały, których nie mogę umieścić tutaj z przyczyn technicznych na YouTube, także jest to jakaś dodatkowa wartość, a linki do moich profili tam na dole w opisie. No to co? To tyle z mojej strony, będę się żegnał. Trzymaj się, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!